Czy można mieć coś szybko? Ostatnio jest trend, że wzbogać się szybko, zbuduj sylwetkę szybko. No generalnie ostatnio jest popularny trend, że wszystko możesz mieć szybko. I ja w to oczywiście nie wierzę. Według mnie jakby jakieś imperia cesarstwa trzeba było zbudować poprzez dyscyplinę i konsekwentne działanie codziennie, małymi kroczkami aż do celu, więc po prostu się nie łudź, że zbudujesz coś szybko. To naprawdę wymaga czasu. Budowanie sylwetki 3 lata minimum według mnie. Budowanie biznesu to samo. Więc miej to na uwadze i nie popełnij takiego błędu, jak ja kiedyś popełniłem. Kupiłem jakiś kurs dropshippingu bodajże za klocka chyba, no coś takiego. Oferował szybkie pieniądze, no i oczywiście to nie jest takie szybkie, jak się mogło wydawać. Więc nie daj się złudzić, po prostu ciężko pracuj, nie porównuj się do innych. Pokonuj swoje cele, spełniaj swoje cele i po prostu poprzez małe, codzienne kroczki buduj te imperium powoli, ale stawiaj sobie cele długoterminowe, rok, 10, a nie, że ty będziesz w pół roku miliony robił i że w pół roku będziesz wyglądał jak CBAM, bo niestety to jest nierealne. A niektórzy mają takie cele, uwierz mi. Niektórzy myślą w taki sposób. Więc zdobycie czegoś szybkiego nie jest prawdą, nie istnieje takie coś. Jeżeli chcesz coś zdobyć, musisz ciężko pracować, trenować dyscyplinę i robić coś codziennie na przestrzeni lat. Dawaj znać w komentarzu, co ty myślisz. Łapa, subik, udostępnij. No i do następnego.